Dzień minutę, Michał Kobosko. Pół Polski śmieje się od kilku dni z filmu propagandowego Polskiej Fundacji Narodowej, filmu, który miał promować piękno Polski, a w realu promuje świetlaną postać Mateusza Morawieckiego. Film nie jest nowy, pochodzi z 2019 roku, ale odgrzano go właśnie teraz, kiedy rząd Morawieckiego przeżywa największy kryzys, a tak zwana Zjednoczona Prawica chwieje się w posadach. Amerykański narrator podkreśla w tym spocie reklamowym, że to Morawiecki obalił w Polsce komunę, bo walczył z nią już jako 11-letnie dziecko, a dziś wyrósł na światowego lidera. Całość pokazuje Morawieckiego jako wodza, króla, który rządzi swoimi poddanymi w sposób niezwykle godny i sprawiedliwy. Trzeba przyznać, że Morawiecki nie jest jedynym, który ma takie imperialistyczno-narcystyczne ciągotki. Niedawno senatorowie PiSu całkiem poważnie rozważali nadanie Andrzejowi Dudzie złotego łańcucha orderu Orła Białego razem z krzyżem wysadzanym brylantami. Coś na podobieństwo podobnego łańcucha, który miał król Stanisław August. Na szczęście większość senacka zabiła ten niespecjalnie mądry pomysł. Ta władza nawet nie wie, jak jest śmieszna i bardzo dobrze, że nie wie. W przeszłości, w przeszłych wiekach to śmieszność wielokrotnie zabijała władców i królów. Ale są też i poważniejsze nauki z tej dzisiejszej lekcji. Po wyborach, po, miejmy nadzieję, odsunięciu PiSu od władzy, trzeba się będzie poważnie zastanowić nad likwidacją Polskiej Fundacji Narodowej. To chory twór, ciało, które powstało wyłącznie po to, by drenować na setki milionów złotych spółki Skarbu Państwa i zasilać tym samym czystą propagandę partyjną.